oczywiście. Czyli przekonuje panią wyborczy plan PiS-u i będzie pani głosowała na nich w tym roku? Oczywiście. Dobra, dziękuję. A lepiej się pani żyje niż wcześniej w Polsce? Czuję się świetnie. Świetnie? Bardzo dobrze się teraz czuję. Dobra. Jest bezpiecznie, widzę, że kraj się rozwija i właśnie wracam z Białegostoku. Widzę, jak trakt się rozwija, Białystok się rozwija, także bardzo się cieszę. Ale na przykład niektórzy mówią, że podniesienie do 800+ będzie kosztowało podatników 24 miliardy złotych dodatkowe. Nie martwi się o to pani w dobie obecnej inflacji? Ja widzę, że rząd PiS-u myśli i liczy dobrze, także nie martwię się tym. Skoro zdobył pieniądze na 500+, to na 800 to będzie. Znaczy, no to oni nie zdobywają tego sami, tylko od nas, od podatników. My w podatkach musimy zapłacić. Nie, proszę pana. Nie? Podatki do tej pory wypływały. VAT-owcy robili, co chcieli w Polsce. Także teraz uważam, że jest bardzo...